żeby nam pomóc tutaj w Wałczu. A Suski się nie starał? Może, powiem tak, że po prostu są złodzieje, będą i zostaną złodziejami. No tak, to są, wiadomo, że to są politycy. Muszą coś nakraść, żeby coś dać i przymulić ludzi. To jest cały czas oszustwo. I ciemnotę wciskać. No dokładnie. I ciemnotę wciskać. Dobra, ja kończę, bo ja mam robotę, bo ja jutro do pracy, a mam w domu dużo pracy, nie? No tak, a ile więcej zarabiała ta córka tego starosty od pani? Ile więcej, 1000 czy ponad 1000? Ona miała 3000. Teraz to każda nowa dyrektorka weszła i ta nowa dyrektorka zmniejszyła do tej kwoty po 1600, zmniejszyła jej do 1600 wyjściówki, tak jak my teraz mamy, nie? Czyli teraz ale zarabianie teraz, jest równo. Teraz równo, ale przedtem miała po prostu więcej od nas. I to ponad 1000 zł. Jak nie więcej. No widzi pani, to nie było chyba sprawiedliwe, nie? Tutaj córka starosty, tutaj pani też ciężko chora na kręgosłup i musi robić tyle, a ona nic. Ktoś na nas patrzy, na tych, co my kurde koni robimy, czy ktoś na nas patrzy? Nie. No może patrzy starosta. No ale może starosta z Wałcza na was patrzy w jakiś sposób, czy nie? Wie pan co? Powiem tak szczerze, ja w tym roku, na początku roku, wzięłam mój świstek i poszłam do starosty i pokazałam, że ja idę po 40 latach, więc pan zobaczy, jaką ja mam pensję. No. Pani, jaką ja mam wyjściówkę i jaką pensję. Zobaczył i ja mówię, on mówi, ale na premię, bo coś dostaniemy, ani premię, ani nic nie dostaniemy. No właśnie. No, ucichło. No. No tak. Bo wie pani co, to są politycy z Platformy, którzy tylko mają krokodyle oczy i dwie lewe ręce do roboty. Tak samo Suski. Oni się szczycą, że budują obwodnice. Przez 20 lat kradną, ludziom tylko mieszają, gazety o tym się rozpisują. Dopiero teraz otworzyli obwodnice i oni są bogami, bo oni coś zrobili. Gówno zrobili za nasze podatki, za pani krwawice. Dopiero teraz otworzyli obwodnice, a ile się nakradli? Póki będę żyła, to PO będę zawsze kurwa kleła na PO. Najgorsze kurestwo, najgorsze złodzieje to PO się dzieje. Pani Danuto, mam taką prośbę teraz, albo po prostu nie prośbę, tylko ewentualnie niech się pani zastanowi. Czy chciałaby pani być u mnie w komitecie w starcie na burmistrza miasta Tuczno? Bo ja już ogłaszam się w gazecie, że startuję. Wie pan, to raczej na razie nie. Bo ja mam dużo pracy, bo ja jeszcze po ludzie chodzę. A może się pani trochę boi, bo ja jestem bezpartyjny. Wie pan co? Ja w życiu nikogo nie dałam i nie mam zamiaru się bać. No to dobrze, to czyli jest pani odważna. Właśnie takie osoby mi odważne potrzeba do komitetu. A to jest tylko 20 osób. Powiem pani tak, mam już 25 osób, ale czym większy komitet, to tym więcej ludzi odważnych, którzy nie będą się bali powiedzieć coś przed kamerą, przed redaktorem, na przykład gazety po jeziorze. Niech ta cała prawda o tych politykach wałeckich wyjdzie do przodu i po prostu pokażmy tą prawdę dla całej Polski. Ja będę panu, będę za panem na przykład czy coś, a potem pan wejdzie też do rządu i też zacznie też tak samo kręcić jak oni. Ja na pewno nie będę kręcić. Ja mam dość, kurwa, tych złodziei pierdolonych i więcej nic. Tak, ale ci złodzieje to są z partii politycznych, a ja jestem bezpartyjny. Tym się różnimy. No, dobrze. Dobra, nie mam czasu teraz, bo ja mam naprawdę sprzątanie, gotowanie. Nie mam czasu, bo ja dyżury biorę, nie? Okej, jak będę w Polsce, bo się okaże, te terminy będą ustalone, to wtedy tą lodówkę jakoś przewieziemy dla pani, okej? Dobra. No, na razie, do widzenia. Do widzenia. Zapraszam państwa na stronę artur-glowacki.pl, www.tuczno24.pl i www.artur-prezydent.pl. Dziękuję.